byłem czwarty, byłem trzeci, byłem drugi, byłem chyba mistrzem Polski we wszystkich możliwych klasach i kategoriach, a nie byłem nigdy w generalce i gdybym się biło o generalkę, to bym wtedy wiedział dokładnie, jaka jest sytuacja, tak to, czy będę czwarty, czy szósty, bez znaczenia. Po polskim mówił, zastanawiałeś się, czy będzie sens przyjechać do Koszyc, no i jednak przyjechałeś. No tak, no bo mamy partnerów, mamy sponsorów, mamy zobowiązania i oczywiście chcemy zrobić możliwie jak najlepszy wynik, natomiast ciekawa będzie walka w czołówce o mistrza Polski. Myślę, że ta walka nasza o czwarte miejsce już nie jest aż tak bardzo interesująca. A jak dziadek, bo tutaj na OS-ach na Słowacji będzie mógł nawiązać nowe znajomości z innymi dziadkami, których tutaj jest trochę na liście zgłoszeń. No właśnie, przed chwilą jak mijaliśmy się przy wyjeździie ze strefy serwisowej, Lopez mówi, patrz, nasza bezpośrednia konkurencja. I tam faktycznie Evo 4, 5, 6 wyjeżdżały. Miło, no to co by nie mówić, najładniejsze samochody. Nieprawdaż? Prawda. Nieprawdaż? No. Okay. Zobaczymy, jak pójdzie.